No dobra, Krzysztofie, otwieraj. No. Są nożyczki. Zobaczmy w takim razie tego potwora. No tutaj stoi stara wersja potwora, już z dziadziałego trochę, jakby nie patrzeć. The real propisi. Chyba mi się nie zmieści pod biurkiem. Będzie trzeba ciąć. Kompa albo biurko. Co wolisz? Jak ci się podoba na pierwszy rzut oka? No, widać do kogo maszyna należy. Autorska, Draco. Jest emblemat. Jest Extreme Hardware. Nice. O, czekają nas długie, przyjemne wieczory. Ekstra. Na początek generalnie rzecz biorąc słów kilka o tym, kim jest Krzysztof Draco. Przede wszystkim jest to legenda StarCrafta, StarCrafta Broad War i jedyny Europejczyk, który uzyskał licencję profesjonalnego gracza KESPA. Licencję w Korei. Krzysztof mieszkał, z tego co pamiętam, 2 lata w Pro Gaming House z najlepszymi Koreańczykami, koreańskimi graczami w StarCrafta. Rywalizował z nimi, był uznawany za tak naprawdę również topowego zawodnika. I chciałbym, żebyś tutaj z własnej perspektywy powiedział słów parę o sobie, no bo jakby nie patrzeć, twoje osiągnięcia są bardzo wyjątkowe i wartościowe. Kupę czasu poświęciłeś na to i ogrom pracy. Pracy, gdzie tak naprawdę harowałeś na to, żeby to wszystko sobie wypracować, tak? Także chciałbym, żebyś o tym opowiedział. Cześć wszystkim, tak na wstępie w sumie, więc może nie widać tego po moim wieku, ale tak naprawdę jestem trochę takim dinozaurem e-sportu. Mam na karku w sumie 30, natomiast zaczynałem grać w tytuły e-sportowe bardzo wcześnie, w wieku gdzieś 12-13 lat. Tak naprawdę już mocno rywalizowałem właśnie na arenie StarCrafta 1. Tak jak tutaj wspomniałeś, bardzo wcześnie tak naprawdę poleciałem właśnie do Korei, przeprowadziłem się do Seulu, gdzie mieszkałem i grałem zawodowo. Tak naprawdę w wieku 18 lat, po skończeniu matury, tak naprawdę jeszcze nie czekając na wyniki z matury, wsiadłem w samolot na własną rękę bez wsparcia rodziny, przy pomocy trochę pieniędzy sponsorskich. Udało mi się w ciemno polecieć do Korei, gdzie po 2 tygodniach ciężkich starań, pomocy wielu przyjaciół, udało mi się dostać na gry testowe do jednej z zawodowych koreańskich drużyn. Tam też dołączyłem, co też było tak naprawdę poprzedzone wieloma sukcesami na arenie międzynarodowej. Wygrałem między innymi DreamHacka, wygrałem PGL w Pekinie. Kilka takich różnych mniejszych lub większych sukcesów na swoim koncie posiadam. Tak więc no, jestem tak naprawdę dzisiaj emerytowanym już graczem StarCrafta 1. Mogę tutaj chyba śmiało powiedzieć, że byłem pierwszym lub jednym z pierwszych zawodowych graczy full time w Polsce, jak i również w Europie. Więc tak naprawdę moja przygoda z grami komputerowymi jest bardzo długa i tak naprawdę w gry komputerowe gram przez całe życie. Od wczesnych lat, kiedy jeszcze tak naprawdę nie byłem w stanie zrozumieć, co się dzieje na ekranie, przesiadywałem długimi godzinami razem z moim starszym bratem na fotelu obok i oglądałem, jak on gra. Jak tylko byłem w stanie już wziąć klawiaturę i myszkę w swoje ręce i przejąć to wszystko w swoje stery, zacząłem grać, także gry komputerowe są w mojej krwi i ogólnie maszyny tego typu jak i ta mają dla mnie olbrzymią wartość sentymentalną, bo dzięki właśnie komputerom tak wydajnym jestem w stanie dzisiaj dalej kontynuować swoje hobby. I też właśnie dlatego dzisiaj zajmuję się już bardziej hobbystycznie grami komputerowymi. Streamuję na Twitchu od prawie roku czasu. Głównie jest to StarCraft, z tego względu, że w sierpniu zeszłego roku, 2017, była premiera StarCraft Remastered w zremasterowanej właśnie grafice HD, gdzie zostałem w sumie zaproszony przez Blizzarda na premierę tej gry jako jeden z takich bardziej wyróżniających się graczy na przestrzeni tych wszystkich ubiegłych lat. Tak więc no, obecnie pogrywam też właśnie w inne, bardziej aktualne tytuły, bardziej wymagające pod kątem sprzętu. Dlatego też właśnie zdecydowałem się na zainwestowanie w tego no niemałego potwora. O kompie opowiemy za chwil parę, natomiast moje pytanie do Krzyśka, skąd ksywa Draco w ogóle? Tak naprawdę. Ksywa Draco, no, są tak naprawdę dwie wersje, tak, odpowiedzi na to pytanie. Jedna jest taka bardziej prawdziwa, druga jest taka trochę bardziej podkolorowana.
Prawdziwa wersja jest taka, że ksywka pochodzi w zasadzie z książek Harry'ego Pottera, bo się wywodzę z tego pokolenia, gdzie właśnie jak tam byłem w szkole, nie wiem, podstawówce, to właśnie się czytało Harry'ego Pottera. Natomiast nie była to inspiracja tą postacią, tak de facto, Draco Malfoya, co po niektórym może znana, którzy czytali akurat tą książkę. Natomiast pamiętam, że miałem akurat taką fajną edycję tej książki i na końcu było kilka tam stron poświęconych wyjaśnieniu, co znaczą konkretne imiona, tak, skąd się wzięły. No i przeczytałem, że Draco to jest z języka łacińskiego, oznacza smok. A ponieważ grałem protosami, jak już tutaj wspomniałeś, a protosi mieli w swoich jednostkach między innymi draguny, no to pomyślałem, że to się w sumie jakoś łączy, gram protosem, draguny. No i tak pomyślałem, że w sumie, no szukałem po prostu nika, jak każdy gdzieś tam zaczyna jakąś swoją obecność w sieci, to jakoś tak te niki, jak wiemy, to jest najlepszy sposób na identyfikowanie. Zwłaszcza graczy. Natomiast ta trochę bardziej podkoloryzowana wersja, bo niedługo po tym, jak ten sumie nick wymyśliłem, to też oglądałem film Draco, The Last Dragon. Więc też mi się to jakoś tak w sumie spodobało, więc jakoś tak już zostało. Tych ników gdzieś tam na początku pewnie było kilka, natomiast w momencie, kiedy zacząłem się bardziej wybijać na scenie StarCrafta i gdzieś już poszedł gdzieś tam w Polskę czy w świat, poszły informacje, że jest taki właśnie tam Draco, no to już trzeba było się trzymać tego nika i tak naprawdę od gdzieś 13 roku życia, no to przez te 17 lat posługuję się tym nikiem i myślę, że na scenie StarCrafta międzynarodowej, polskiej jestem bardzo dobrze znaną osobą. No i tak ten nick tutaj właśnie został, więc jak widać widnieje. Uwierzchniliśmy na komputerze Draco. Dokładnie, maszyna nazywa się Draco, przynajmniej Draco. I oddaje moc protoskiej siły psionicznej. Tak bym to określił. Draco PC wersja 2018. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Przynajmniej do 2075 roku komp nie będzie wymagał modernizacji, bo co tu dużo gadać. Stormy będziesz rzucał rewelacyjnie, mikroriverami wyrzucanymi z szatli w skupiska dronów. Też będzie szło fajnie. Oczywiście skaraby będą się jak to zawsze bywa. Ale będzie kozacko. Draguny dalej będą się... Tak, nawet w remasterze tego nie zmienimy. Cały czas chodzą jak debile, nie? Nawet przy takiej maszynie zawsze sugerowałem się, kierowałem się zasadą przy kupnie sprzętu, żeby poruszać się w jakichś rozsądnych kwotach w proporcji do jakości, do wydajności, jaką się otrzymuje przy zakupionych podzespołach. Natomiast z perspektywy streamera wygląda to troszeczkę inaczej. Ja chcąc ewentualnie gdzieś się wybić na jakimś nowym tytule, muszę być zawsze przygotowany na to, że wychodzi nowa gra i mój komputer jest z jednej strony w stanie poradzić sobie na maksymalnych detalach pod kątem po prostu obsługi danej gry i jednocześnie jest jeszcze w stanie ten obraz streamować w sieci. Więc to był główny powód, dla którego powstała ta maszyna we współpracy mojej osoby z Extreme Hardware. Ja już widzę, że między mną a tą maszyną zaczyna powstawać więź emocjonalna, więc no nie mógłbym po prostu jej gdzieś wcisnąć w kąt, więc super. Musi być maszyna na widoku, tak żeby cieszyła oko. Natomiast jedna na pewno jest rzecz, o której muszę tu wspomnieć do kamery, których nie zawsze da się tak wyczuć pewnie bez, po prostu oglądając wasze materiały. Ja jak poznałem Konrada, to od początku widziałem niesamowitą pasję w tym, co robi, w tym, jak o tych rzeczach opowiada. I to był tak naprawdę główny powód, dla którego zwróciłem się do ciebie z pomocą, ze złożeniem tego komputera. Także niewiele, jakby to jest trochę słodzenie, natomiast to są fakty, więc tutaj szczególne podziękowania tak naprawdę dla ciebie, dla Extreme Hardware za pomoc przy złożeniu tego komputera. Olbrzymi szacunek. Ja sam bardzo, pasje są mi bardzo bliskie, abstrahując już od wielu innych rzeczy, które robię w życiu, ale przez prawie połowę mojego życia, ponad połowę mojego życia grałem w StarCrafta. Była to pasja moja numer jeden, dlatego respekt za to, co robicie i dzięki.